sam jeszcze nie wierzę w to, co znalazłem. Zobaczcie. Kujawy. Dobre tereny, dobre znajdki. To już grubo z tego okresu, nie? Także gratuluję ci. Jak na razie pozycja numer jeden. Nieśmiertelnik Leon Kaczyński. A zobacz, jaki który rok. Katolik. Pimpoiter, wersja dla ubogich. Ale ekologiczny. Nie zasilający niczym, nie wymagający baterii. Pracujący w ciszy, także polecam. Dotarliśmy na miejsce. Rozpakujemy się i pójdziemy się zarejestrować. No, będziemy trochę stać. Będziemy. Tak mi się wydaje. Bo sporo osób jest. Za dużo ludzi. Za dużo. No na pewno nie na zlocie, bo na zlocie musi być dużo. Ale w kolejce za dużo. Ponad 100 osób, 160 ma być. Co mówisz? Czy nie jest ci zimno? No coś tam. Przy tobie? Przy tobie mi jest zawsze ciepło. Za chwilę odbierzemy pakiet i pójdziemy kopać. Tym bardziej nam będzie gorąco. No mi jest strasznie zimno, trzeba się szybko rozgrzać. Wojnarowski, proszę. Niskiego. A teraz czas na odprawę. Uzyskamy informacje, jak się zachowywać na polu, co zbierać i tak dalej. Teraz za oficjalne rozpoczęcie, słowo wstępne. Poprosimy pana burmistrza. Witajcie serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy w Wilczu was wszystkich gości tutaj. Dzięki uprzejmości pana sołtysa, pana przewodniczącego rady. Krótko, zwięźle i na temat. Jak z bractwem organizowaliśmy tę imprezę, to mieliśmy taki kaganiec założony 100 osób. Dzisiaj słyszę 170, więc dziękuję. Ale tym bardziej miło mi was tutaj wszystkich widzieć. Chciałbym, żebyście stąd wynieśli dwie rzeczy. Poza znaleziskami oczywiście. Że bitwa pod Koronowem była według Długosza ważniejszą niż grunwaldzka i to po bitwie pod Koronowem dopiero podpisano pokój toruński. A poza tym bitwa pod Koronowem to była ostatnia rycerska bitwa rycerska na zasadach rycerskich. Czyli jeden na jednego. Owocnych łowów. Brawo! Brawo! Zlot uważamy za otwarty. Bitwa pod Koronowem miała miejsce 10 października 1410 roku na znajdujących się tu nieopodal wzgórzach. Posiłek regeneracyjny przed zawodami. Bo to więcej znajdzie przedmiotów z jakiego okresu? Za średniowiecza, nie? Tylko musiałem odruch trochę skorygować, bo jak widzę ogórka, to do szklanki, a tu... Szklanka pusta. Nawet pusta. Damian też posiłki z Moniką. Ewelinka nic nie je? Nie, kawusia. Tu mamy Daria. Dario, magnes neodymowy. Dzisiaj też będziemy nagrywać. Będzie nagrywał. No oczywiście życzę dobrych wyników podczas zlotu poszukiwań. I wzajemnie. Daj sygnał do otwarcia poszukiwań. Zaczynamy. Zaczynamy. Będzie hejnał. A jaki mamy hejnał? Musimy sobie wymyślić. Chwal się swoją pierwszą znajdką na tym polu. Jest to moneta, ale ciężko mi jest określić, co to nieczytelne. Jakiś denaryk albo boratynka. Najzwyklejsza boratynka. Tutaj ich może być dużo. Moneta Jana Kazimierza. Tak wydaje mi się wydaje, ale trzeba to zgłosić. Trzeba. Mam i ja coś. Kopnąłem, zaraz zobaczymy, co to jest. Ła. To będzie 1949 rok. Złotóweczka. Nie tego tu szukamy. No czy to tak do końca nie wiadomo, czy to boratynka, to chłopacy nie sprawdzą, nie? Gdzieś tam się powiedziało, że to boratynka, a wiesz... Boratyna. Tego tu jest u was, nie? Tego od groma. Tutaj ładny grocik. Typowa na metal. No, piękny. Fajnie, fajnie. To już grubo z tego okresu, nie? No. Także gratuluję ci. Jak na razie pozycja numer jeden. Także... Pokaż, ja muszę też potrzymać. Jak, daj potrzymać. Trochę wygląda, jak ci powiem, jak taki glut, nie? Glut. Ale... Chłopaki z łokietka trafili. Mają doświadczenie, więc znaleźć. Na bogato. Chwal się. Co to jest?
To jest blaszka jakaś? Chyba nie wiem. Chyba nie. Nie, no to broszka. I to jaka? Broszka nie? Nie wiem. Broszka. A pokaż ty mi na chwilkę to. Ładna broszka z brązu, wiesz co, to może nawet być z tego okresu, co ta bitwa, aczkolwiek wcześniejsza, późniejsza. Już mogę się cieszyć? No możesz się cieszyć, bo naprawdę fajny przedmiot, wiesz, z brązu. Jakiś albo fragment, albo nabijki, nabijka kolorowa, znaczy kolorowa, nabijka zdobiona. No ładnie. Ale brąz, zobacz. Także gratuluję. Kropka 21,45. I teraz ist. Tak, tak, jest ist, nie? Jest 17,47-38. I na miary złapane. Pochwali Rafał, co znalazł. Oprócz tego drążka. To jest drążek dla jastrzębia. Ale poleciał i jeszcze nie wrócił. Żeby miał gdzie przyziemić. A to ty masz tutaj neodymka. No na gwoździki. Żeby groty. Tak. To wybierać. Pinpointer wersja dla ubogich. Ale ekologiczny, nie zasilający niczym, nie wymagający baterii, pracujący w ciszy, także polecam. Sam jeszcze nie wierzę w to, co znalazłem. Zobaczcie. Jeszcze nie mogę się wysłowić, bo normalnie aż mnie zatchało, ale niekompletna. Brakuje tutaj fragmentu tej monety. Albo dostała pługiem, albo po prostu, nie wiem, w okresie coś, w epoce coś się z nią stało. No niesamowite. I patrzcie tutaj przy takim stawiku w dole, tam jest górka, takie oczko stawik, a ja tutaj w tym dołku trafiłem oto tą monetę. Także niesamowite. Chodź Darku, zobaczysz, co znalazłem. Zobacz. Szybka. Byłem przed chwilą u Ewelinki. O, żeś ty, no nie wierzę, patrzcie. Rzymek. Rzymek jest, no coś pięknego. Uskubany, tylko nie wiem, tak, czy tak, epoce, tak. Czy... Chyba tu, teraz, wiesz, no, nie w tym momencie, no ale wiesz, no... Orają, wiesz, ja pierdzie, spójrz, jaki piękny rzymek. No coś pięknego, gratuluję. To jest, dzięki. Co to jest? To jest jakiś, kurczę, Wespazjan, no nie, no za chudy na Wespazjana. Mordka. Słuchaj, bardziej... on mi się kojarzy, kurczę, jakoś nazywał. Antonius? Tycjan jakiś czy coś, nie. Antonius Plus to chyba nie będzie raczej. No tak czy siak, piękny rzymek. Gratuluję, Krzysiek. Dzięki bardzo. Wow, jestem pod wrażeniem, gratuluję. Coś pięknego. No i koordynaty będą wpisane i zobaczcie, takie fanty się trafia. A tym razem dwa grosze z okresu międzywojennego. A ty jesteś dzisiaj niemożliwy. Drugi bełt. I zobacz, przyjacielu, czym się kopie. Tak, wszyscy się śmieją, 150 garet. A tu robi w tej chwili jedną z najlepszych robót. Łokietki specjalizują się w grotach. Gratuluję. Można zobaczyć, że drugi. Drugi. Może coś tu stało na tej górce, bo to... Tu trochę polatać, wszystkich gdzieś ściągnąć. Bo ten pierwszy też gdzieś tutaj. Tak. No też na górę. Tak, gdzieś tutaj wyszedł. Tak, tu, no wcześniej gdzieś chyba. Niedaleko stąd. No. Nie wiem co to jest. Jak wyniki? Guzik będzie, wiesz? Zwykłe chyba. No. O, z tym łóżko z drugiej strony. No. A co ty masz? Coś okrągłego. Pierścionek. Ale nie wiem, co to za okres. Z brązu jakiś. Ma jakiś te, zobacz. Nie, ty... To miłe, że mi podrzuciłeś. Zaręczynowy? No tak. A o tym mówisz, nawiązuję cały czas do tego zaręczynowego pierścionka. Jakże masz. Sama z... Weź przetrzyj górę, bo tutaj widać jakieś matę sygnatury. Nie sygnatury, jakieś wzornictwo. Ale to nie będzie chyba średniowieczny. Za pięknie by było. Czarny, mój ulubiony kolor. Bo to brąz będzie. Pisać się w... Także piękne. Proszę? Tak, pierścień. Prawie zaręczynowy. Złota. Tak. Prawie. Tak.
już po raz któryś o tym pierścionku mówić zaręczynowym. Lada chwila sobie sama znajdzie, zanim ci kupię. No widzisz. Duży. To męski czy damski? No mój palec. No twój? Nie, to jest damski. Ojo, jaki wielki. Jeszcze na ten mogę wkicać. Także oświadczam ci się. Który raz już? Nie taki, ma być złoty. Szukamy, może ja znajdziemy. Ja mam woreczek. Tyk. Znalezione? Na oko. Coś takiego. Może komuś teraz się urwał od paska. Może być. Natomiast to jest starsza robota. XIX wiek. Serio? No. To do woreczka? Do woreczka. Powiemy wam na miary, gdzie znaleźliśmy te cuda. Oczywiście Wilcze, tak? Koło Koronowa. Dokładnie. Zobacz, kochanie, kto dba o nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Tak jest, policja dba o poszukiwaczy i o to, żeby bezpiecznie oddawali wszystkie przedmioty, tak? Na kiełbachę przyjechali. Na kiełbachę, no coś. Ja tam się wcale nie dziwię, że każdy lgnie do grilla i do takiego jedzenia. A najbardziej my, poszukiwacze. Obżartuchy. Obżartuchy. Głodni, jak zawsze. A ty ciągle przy papu jesteś na tym zlocie poszukiwacza. No bo ty mnie nagrywasz, teraz ja będę ciebie nagrywała. Smacznego. Smacznego. Ale dobra, mi zimno. A po pysznym posiłku będziemy przeglądać wszystkie znajdki. A tu bełt jest, tak? Tak, bełt, czterokoniasty. No tak. Tam jeszcze jakiś srebrny kopak. Zaraz. Tutaj? Tu też mamy w kartonie. Mamy sobie rzucić okiem na niego. Pół grosz? No gdzieś tak. Tak, to tutaj na tym polu, ale ktoś robili tam fotki i tak dalej. Kurde, pół nieśmiertelnika polskiego, połówka. A, połówka? Aha. Połówka, tak. Nie cały, to połówka była. Ale gdzie to? Serce się raduje. Może gdzieś tu jest. To jest okucie od pochwy od morza bodajże. Szóste, no. Też to jest ciekawostka. Tu masz te groty, nie? Groty widzieliśmy. Zobacz tam dalej jaki... O, zobacz, te międzywojnie. Bełt, coś gdzieś tam. No właśnie taki coś się. 5 groszy. Nie, nie, to on nie pokazuje. Nie, osoba jest, bo to tam jakby. Nie wiem, tam do... Jaki krzyżyk. Przepraszam, mogę zobaczyć ten nieśmiertelny. W kartonie nieprzejrzane. Aha, to jest krzyżyk też. To co lubimy. Jestem, nie mogę się podobać. No, zgadza się. Jest Kaczyński czy nie? Nie. Plomba. Plomba. O, polski. No, Leon? No, to dobrze mówiłem, że Leon Kaczyński. Także dziadek naszego, może już może do historii. Bo tak nie ma do czego, teraz będziesz mógł się pochwalić. A to co to jest? No piękny krzyżyk. Medali też. Blaszka z numerem 4. Jest tak pisane tutaj. I kamelka jeszcze, ale nie wiem. Zaręczynowy. To jest Marek. Też. Od konina. Ale współczesna, czy? Tak. XIX wiek. No to widziałem, jak to jest kopanie. Tak na miejscu nagrać. To jest zapinta od paska, od slamry. Ola? Fibula, nie? Jest taki destruktor, że... Fibula, czyli zapinta. Nieśmiertelnik. Leon Kaczyński. A zobacz, jaki, który rok. Katolik. Kat jest, widzisz? Bo to był kat. Kat, katolik, Leon. Nie wiem, 1918. Nie katolik, tylko zawód kat. Tak. Zawód kat? A, tu z tej strony widać. Lubieszewo. Lubieszów. To jest gdzieś tu blisko, czy? Nie, to południowo-wschodnia Polska. Południe. Rok urodzenia 1918. Numer ewidencyjny 119H. Leon. Leon Kaczyński z zawodu kat. Piotr Masiński, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo. Jest mi niezmiernie miło, że przyjechaliście do nas tutaj na ten zlot. Pierwszy zlot, mam nadzieję, że nie ostatni. Też tak myślimy. No to mam nadzieję. Mam nadzieję również, że w następnym roku uda się zrobić dwudniowe. No wtedy myślę, że już impreza będzie taka konkretna.
Dzięki, że jesteście. Dzięki odkrywcy historii za tutaj nasz wspaniały wkład w ten nasz zlot jako jeden ze sponsorów. Także wielkie dzięki i no i co? No i do zobaczenia mogę powiedzieć. I dziękuję wam wszystkim. A my gratulujemy bardzo dobrze udanej imprezy. Dzięki. Licznej frekwencji, bo przybyło ponad blisko detektorystów. Tak, dokładnie. No, spodziewałem się 100 osób. Przyjechało teraz. Jeźdźcie. Razem z nami. Także fajnie, że jesteście i do zobaczenia. Mam do nadzieję, zobaczenia za rok. Super. Kończymy na dzisiaj nasz wyjazd. Udało się znaleźć kilka bardzo ciekawych przedmiotów, z czego jesteśmy też zadowoleni. Żegnamy się z wszystkimi. Za chwilę pożegnamy się też tutaj z poszukiwaczami, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu. I co? Uciekamy do domu, nie? Uciekamy do domu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. A wszystkim dziękujemy za mile spędzony czas.